Dziwna sprawa, przecież dziewczyna jednego z tych krętaczy mówiła, że na pewno będą w tej knajpie. No mogło się jej pomylić, czasem się zdarza. No tak, nikt nie jest nią mylny. Słuchaj, a co z tym dealerem, którego złapaliśmy przy dworcu? Musieliśmy wezwać patrol, bo jechaliśmy do tej knajpy. Co? O czym wy w ogóle mówicie? Niczego takiego sobie nie przypominam. Ale jak to? Przecież porucznik Waksmocki zatrzymał jednego z nich i wezwał patrol. Jak coś się dzieje w tym rejonie, to ja przeważnie o tym wiem. Dzwonimy na centralę. Może ktoś to po prostu oddał. No to co się stało z tym zatrzymanym? Skułem go na mrozie. Może go to trochę ostudzi. A jasne. No może i dobrze pan zrobił, ale musimy uważać na takie numery, bo jeszcze ktoś nas może zaskarżyć za nadużywanie siły. No dobra panowie, jedźcie dokumenty po te dokumenty. Do widzenia, na razie. Wie pan co, no te dokumenty właściwie mnie nic nie obchodzą, bo jabłki nie zobaczę jakiegoś tutaj państwowej adnotacji, jakiegoś druku państwowego, który by to potwierdzał, to naprawdę to mnie to nie obchodzi, a nawet na to nie będę zwracał uwagi. Po co? Pan co, z mojej obserwacji wynika, że pan nic nie rozumie z tego, co ja mówię. Albo pan nie słucha, albo pan nie chce tego słyszeć. Proszę pana, mamy silną podstawę prawną. Ustawa z dnia 21 października, ustęp 34 o przejmowanie zadłużonych nieruchomości. Proszę pana, jest pan skończony. Tak, tak, oczywiście. Żeby nie było wątpliwości, to palić tam nie wolno. Żeby nie było wątpliwości, to już nie pan wydaje tu polecenia, ale ja. Rozumie pan. Słuchaj, jeśli cokolwiek stanie się tym dzieciom, to pożałujesz. Dopóki żyje, to nic tutaj nowego nie powstanie, rozumiesz? Żeby było jasne. Proszę pana. Możesz się teraz wynosić już. Pan może sobie żyć, jak długo pan chce. Ale tutaj jest pan tylko do jutra. I od jutra zaczynamy budowę nowego centrum rozrywki. Tak, oczywiście. Żegnam. Żegnam pana. Do nie zobaczenia. Wkurza mnie ta robota. Takie życie. Takie życie, jasne. Słucham. No. No rozumiem. Dobra. No będziemy tam, na razie. Słuchajcie. Zabito gościa, pętla w Borku Fałęckim, tym samym sposobem co ostatnio i jeszcze jakiś chemik wyczuł przy kamienicy na Cieszyńskiej tą pirydynę. A to mało tych wiadomości. Dobra, jedziemy na Cieszyńską. Ja panowie tylko zadzwonię do żony, dobrze? Później zadzwonisz, teraz jedziemy.
czujecie ten smród? Okropna sprawa. Masz w górę. Tak. To jakiś szaleniec. Faktycznie. Jutro rozpoczyna się likwidacja sierocińca przyskładowego. Trzeba znaleźć tego, który jeszcze żyje.